Czołem, witać serdecznie w trzecim już odcinku z gry Disney Infinity. O, czekajcie, czekajcie. O, popatrzcie, pojawili się nasi przeciwnicy. Okej, czemu nie? Dobrze, w takim razie szybko ich pokonamy. A więc tutaj witajcie już w trzecim odcinku z gry Disney Infinity i kontynuujemy naszą przygodę. Za chwileczkę, najpierw ich szybko ubijemy sobie. Jak to się atakowało? X-em, X mnie skacze. Tym się dobił Niki, tym się... Aha, tym się atakuje. Okej, dobra. Plus, w takim razie niszczymy ich, mamy 5 pokonanie, już trzech, o proszę bardzo. I ciekawe co się stanie, bo tutaj nic żadnej misji nie aktywowałem. Tylko po prostu nam się pojawili. Okej, mamy 5 na 5. To bitwa wygrana, powiedział, a więc w takim razie cieszę się z tego powodu. I cóż, chyba możemy w takim razie ruszać dalej. Idziemy zaczynać jakąś misję. Bo czemu nie? Jak to zrobić przyspieszenie? O, tak się robi przyspieszenie. O, proszę bardzo. Czyli tak, mamy na naszym radarze, mapie, czy jak to tam się nazywa, pokazane misje właśnie w tym miejscu, więc okej, już lądujemy na ziemię i zaczynajmy. Niedaleko stąd lodowe olbrzymy atakują most, na którym utknął autobus z pasażerami w środku. Okej. XX, dobra. X, no klikam, dobra. Zajmij się lodowymi olbrzymami i przeprowadź autobus na drugą stronę. Okej, w takim razie chyba będzie misja luz, 500 metrów od naszego miejsca. Możliwe oblodzenie się nazywa. Okej, w takim razie powinniśmy dać radę, tak mi się chociaż wydaje. Zobaczymy, 300 metrów już blisko. O, patrzcie, nawet mogę takie piruety robić w powietrzu. Haha, fajnie. Dobrze, w tym odcinku pogadamy sobie nieco torem, albo wbijemy trzeci poziom i weźmiemy sobie budowę. Jeszcze nie wiem, na razie tą misję sobie wykonamy jako tor. A więc okej, już jesteśmy praktycznie na miejscu, i są nasi przeciwnicy. Już tutaj no są... A nie, to są lodowe giganty dalej. Dobrze, tak myślałem, że nieco inaczej wyglądają, ale chyba dosyć podobnie. Okej, a może sobie tak nieco w nich postrzelać czy coś? Chociaż wiecie co, raczej nie ma się co tutaj bawić, chociaż... Nie, nie ma się tutaj bawić, bym tutaj w sumie wziął sobie Iron Mana i spróbował nim zaatakować tym jakimś fajnym atakiem, który tam ulepszyliśmy sobie. Ogólnie trzeba jeszcze ulepszyć torę i potem czarną budowę, ale to już może na trzecim poziomie. Zobaczycie później, jak na razie niszczy mi ho, ludzie, mam mało życia. Ciekawe jest stanie, że jak zginę. Bo jeszcze takiej, tak się nie stało, jeszcze tak... O, ma full HP, aha, okej. Okay. Czyli raczej tutaj nie zginę, no właśnie, bo jeszcze... Dobrze, byliśmy trzeci poziom tora, bo jeszcze właśnie w tej grze ani razu nie zginęliśmy. Więc w sumie sam nie wiem, co tutaj się stanie, bo w Skyler było tak, że nie mogliśmy grać do końca misji jedną postacią. A tutaj no niestety nie mam pojęcia. Okej, w takim razie lecimy pokonać ostatniego, albo po prostu... Tak, ostatniego. Jakiś trudniejszy czy coś? Nie, taki sam zwykły, tylko że jak tutaj zauważyliście, może zawalił się nieco most. Dobrze, w takim razie pokonaliśmy chyba ich wszystkich. Więc naszym teraz zadaniem jest, no chyba... tak się wydaje, że to jest autobus. Transportować, coś w tym stylu nam mówili. Okej, obróćmy nieco kamerę. O, proszę, co tu się stało? Podczas skoku naciśnij trójkąt. Gdzie jest trójkąt? Tutaj jest trójkąt. O, proszę bardzo. I stało się to, co stać się miało, więc chyba dobrze. Chyba się stało. W takim razie, okej, autobus mamy. A nie, jeszcze nie mam, popatrzcie, jak tutaj zamrożony. Z każdej strony, gdzie są ludzie, gdzie są cywile, kazale, a pewnie w środku siedzą. Okej, pewnie w środku siedzą, czyli wszystko jasne. Ale to, że jest ich duży. Naprawdę. Prawie wyższy niż autobus, ale okej, dobrze, dobrze. I... Nie o to chodziło. Aha, czyli tak, musimy ich bić tutaj dalej. Okej, weźmy sobie celowanie. Jak się strzela? O tym się strzela. Na jeden strzał lecą? Chyba nie, ale i tak jest całkiem fajnie, bo dosyć łatwo to idzie. Chociaż czekajcie, nie, to nie idzie tak w tym wcale łatwo, bo oni są... Bo oni nie giną, o to chodzi, oni nie giną. Dobrze, ubijemy ich ze zwykłego ciosu już teraz do końca może. Atakuj tu, ale spokojnie. 2 na 4, ale nie, no patrzcie jak oni są już obici mocno. Dzięki temu rzucaniu. Okej, udało nam się. Rozbij lód zatrzymujący autobus. Biegnij. Gdzie ten lód? Tam coś niby jest. Nie wiem. Idziemy. A, tu jest lód, okej, czyli już cię wyjaśniło. Aha, ten lód, ten autobus... Autobus nie będzie spadł jakby z górki, ponieważ tam w środku jest kierowca i nim steruje. Okej, tak obstawiam. Więc będzie się zatrzymywał, kiedy będzie trzeba. Dobrze, nie wiem czy oni mogą ten autobus zniszczyć czy też nie. Predator, dokładnie tak. Kto coś powie, to już nikt inny nic nie może. Okej, jak widać autobus jedzie dalej, więc my w takim razie też będziemy biec. Dobrze, pewnie myślę, że jeszcze raz albo max 2. Ale śmieszny autobus. A koła tu w ogóle ruszają się? Wow, on się toczy.
chyba, bo koła jak widać nie szły. Dokładnie, okej. W takim razie niszczymy ich dalej, kolejny tak jakby seryjka. Nie wiem ile ich będzie, 2 czy 3. Obstawiam, że to jest dużo, obstawiam, że będą jeszcze, że będzie jeszcze jedna, jak zwykle to bywa w tych takich grach, że są zwykle po 3. Więc zobaczymy sami, jak na razie idziemy jeszcze szybko ubić tych tutaj lodowych gigantów. Jeżeli to oczywiście są lodowi giganci, ale chyba tak, bo w filmie byli przeciwnikami Thora, znaczy tymi lodowymi byli lodowi giganci, lodowi giganci! A sobie nawet sam sprawdziłem po pierwszym odcinku, jak mówiłem, lodowe trolle, bo właśnie coś mi nie pasowało, więc lodowe giganty tak już sprawdzone, że tak powiem, więc wszystko jest dobrze, jak widzicie, nie widzicie, znaczy, ja też nie widzę, a tutaj się schował, mamy już 4x4, czyli jest dobrze, a więc okej, autobus leci dalej, znaczy jedzie dalej i zobaczmy, czy jeszcze się pojawią jacyś, czy już nie za bardzo. Chociaż może już nie, ale poczekaj. A jednak do 3 razy sztuka, dokładnie tak jak myślałem. No w takim razie niech będzie, niech będzie. Okej, znowu mam ich tutaj 4, tutaj szybko już 2 praktycznie, o już pokonaliśmy. Więc całkiem sprawnie to poszło, jeszcze tylko nam zostali kolejni 2 i będzie chyba po misji z tego co mi się wydaje, ale raczej innej możliwości nie ma. Więc proszę Państwa, 4. Gigant został właśnie pokonany i autobus niech sobie zjedzie na sam dół. Autobus powinien już dotrzeć w bezpieczne miejsce. I udało nam się. Co? No chyba żartuję. Chodź się porozmawiamy. Mój młot nie zawodzi. Okej, udało nam się kończyć misję. Wiem, że wszyscy są bardzo zajęci, ale pomożecie mi wyjść. Mam problem z przebiciem się przez warstwę lodu, którym lodowe olbrzymy pokryły moje mieszkanie. Ho, 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 twoje mieszkanie. No nie wiem. Potrząsanie gniazdem osy. To jest os. A no ta! Wasp to osa. Bo aż tak się za bardzo nie znam, ale... Okej, musimy iść odblokować dla niej, nie odblokować. A w sumie można powiedzieć odblokować dla niej przejście do mieszkania. No dokładnie tak. Znajduje się w tym oto właśnie miejscu, więc cóż! Zróbmy to! Zniszczmy ten lód, przełammy lody, jak to się mówi, i popatrzcie! Tak to się właśnie robi. Okej, jeszcze tutaj mamy troszeczkę, o tam jeszcze jakieś strzałki, ale to chyba nie chodzi, że tam jest lód. Uuu, o to chodzi. Skrubaniec. Okej, w takim razie, chcą się ze mną bić. O nie, to straszne. No niestety, to jest straszne potwory. Giganty to może nie są potwory, to lodowe giganty, zależy komu było. Dobra, nie proszę. I zagnij, zniszczymy. Okej, 1-7, o ludzie, wrogi bojownik. Proszę Państwa, udało mi się to zdobyć, wow. Niszczymy, 3-7, pięknie. Zobaczcie, tutaj ten ek szybko leci. Na razie nie zmieniam postaci. 3-7. A gdzie jest ta was? Bo coś ona powiedziała przed chwilą i boom powiedziała. Z tego co przeczytałem. Bo aż tak to za bardzo nie słyszę, bo mam tak troszeczkę cicho tu ustawione, ale u was odcinki jest wszystko dobrze, mam nadzieję. I dobrze, udało nam się pokonać wszystkich 7 i pojawili się kolejni, nie wiem czy mam ich bić, czy co. Naciśnij opcję i wybierz, że pamiętasz, żeby kupić zdolności. To spokojnie, to mi się nie śpieszy nigdzie. I tak, chociaż nie, no tak średnio idzie z tym zwykłym atakiem cały czas, 1-5, teraz mam 1-5, czyli jest inaczej niż wcześniej. Okej, to w takim razie ubijmy ich sobie jeszcze raz szybko, może pojawili się nie pojawią, a może i tak po prostu muszę ich bić. Nie wiem, zobaczy się, ubiję ich w takim razie i tyle. Chociaż wiecie co, mogę sobie wziąć tutaj mój motor i tutaj... Już niestety dla nich litości, no po prostu nie ma jak się strzela. Wiem się strzela. Nie, nie zamykaliśmy. Tu już po prostu dla nich litości nie ma. A no właśnie, tak. Popatrzcie, co tu się dzieje, 4-5. I chyba to jest nowy poziom. Pięknie. Nie wiem gdzie jest ten 5, ale już sobie przez ten czas szybko odblokuję to mieszkanie. Okej, udało się. I tam popatrzcie, 100 metrów od nas jest. Nie, 50 metrów od nas. Odleciał daleko jak widać. Ocyń się to, że... Dobra, wyjdę z tego pojazdu mojego i do jego już zwyczajnie. Albo rzucę go już zwyczajnie, obojętnie i lecisz, nie wiem jak to się robi. O, mam 2-20, 1-20 znaczy. Okej, dawaj go, no niszczymy go, 5-5, pięknie. Coś jeszcze? Dziękuję za pomoc. Teraz wiem jak się czują mrożonki. Nie wiesz może przypadkiem co kombinuje Loki? Niestety,
Próbowałam się wydostać, ale ich było tak wiele, a ja jedna maleńka. Tak, na pewno lodowe olbrzymy złożyły wizytę. A, właśnie. Lodowe olbrzymy zjawiły się później. Tylko nagle zrobiło się bardzo zimno. Lodowe olbrzymy zyskują moc na dużym mrozie. Może jakieś inne siły włączyły się do... Jeśli Loki pokrywa wszystko lodem, żeby wzmocnić swoje bałwany. Osa, natychmiast ruszaj na drzwi. Dowiedz się, w jaki sposób Loki zamraża miasto. Tak jest. Zawsze chciałam to powiedzieć. O, potrząsanie gniazda. Sięgnę po kolejne. Elegancko, dostaliśmy 250 monet za to. Teraz dostępno na placu zabaw, Wasp. No i popatrzcie, oni mówili lodowe olbrzymy, a nie giganci, ale to jest w sumie jedno i to samo w taki, chyba, tak mi się wydaje. Więc cóż, mamy dopiero 10 minut odcinka ponad w takim stylu. A, on mówił. Okej, wtrąciłem mu się, no albo on wtrącił mi się, dokładnie. W takim razie lecimy kolejne misje robić, a co tam? Już mamy czwarty poziom, więc wiecie co, no w sumie drzewko... A zapiszmy sobie grę, czemu nie? Zapiszemy sobie jeszcze szybko tutaj grę. Avengers, elegancko, nadpisujemy. Czekamy chyba, dokładnie gra zapisana. I w takim razie drzewko umiejętności, mamy tutaj aż 5 punktów. Więc tak powtórzone, dojście do siebie, Mjolnir, doładowanie piorunem, uderzenie pioruna, zwiększenie obrażeń, mocny finish tora, lecimy tutaj, kupujemy, tak na pewno, trójeczka, o, myślałem, że będzie to kosztowało 1, a tutaj to 3 i bym sobie to kupił. O, jacie, bym się jakiegoś skilla fajnego widział, a tutaj co mamy? Wbicie gwoździa, co to daje? Pomotać, a, atak wyskoku ulepsza się nam, okej. Okay. Uderzenie pioruna, duch specjalny, to R1 przyzywa do Mjolnira piorun, tworząc okrutne niszczycielskie obszar gromobicia. Jejku, jejku, Mjolnir, doładowanie piorunem. To jest fajne. O, kupimy sobie to. O, to jest git, myślę. Tak, fajne rzeczy. I zobaczymy, jak to się używa. R2 pisało, czy jak? R2. Okej, więc sobie jeszcze w takim razie szybko sprawdźmy to. I popatrz, tak myślałem, że to będzie działało w ten sposób. Fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Teraz możemy sobie wycelować. Tylko nie wiem tutaj w co i po prostu rzucić. O. No i to na pewno zadaje dużo większe obrażenie, więc to jest całkiem fajne. To jest całkiem właśnie fajna rzecz. Podoba mi się, podoba mi się, dokładnie. Uuu. To też chyba kupiłem te jak się mówi? Otrząśnięcie się w locie. Niech będzie, że tak. Okej, nie wiem, na razie róbmy misję może Unika Fury'ego, a potem te inne. A tutaj co jest? A, tu jest rzecz umiejętności, a to... Okej, wiecie co? Weźmy tą misję i potem zmienię sobie postać. Wybierz misję, Make Mine Marvel. Będzie ciężko, nie, weźmy sobie to. Do naszej kryjówki kieruje się pojazd tarczy wiozący osoby z ważnymi informacjami. Rzecz w tym, że na drogach jest pełno przeszkód i lodowych olbrzymów. Oczyść drogę i ochraniaj pojazd do punktu kontrolnego. W takim razie musimy lecieć tam, gdzie był wtedy pewnie ten autobus, coś takim się wydaje. A więc co, na razie nie będę postaci zmieniał, przynajmniej sobie dolecę już w tamto miejsce i może wtedy zmienię. Na czarną wdowę na przykład, gdyż nie o sobie ostatnio nie graliśmy, znaczy nie graliśmy w pierwszym odcinku dopiero. W sumie to tak samo, ale to jeszcze tutaj teraz dosyć długo pograliśmy, więc okej, dolecimy tam, znowu do tego mostu, patrz, on jest zniszczony, oni po nim jeżdżą. No odważni są, odważni, dokładnie, ale okej, niech będzie. Więc tak, mamy nasz pojazd tarczy. A czekaj, wypróbujemy sobie nasz nowy skill. Chyba już idzie na maksa. I naprawdę ładnie to się zrobiło. I mogę to używać jeszcze dodatkowo w kółko, ponieważ... O, tak mogę. Okej, wytłumaczyłem, ale czemu nie? Dokładnie, jest dobrze. I co, tutaj mamy goblinów? Olbrzymów znaczy? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Oj, są nasi olbrzymi. Jeśli lodowe olbrzymy za bardzo uszkodzą pojazd, misja zakończy się porażką. R2 się rzuca. Dobra, ubiję sobie ich to, ale mocno, ale szybko. O, nas mogę zwykłym ciosem ładować. Tak? Chyba tak. O, tu mi się tak ulepszy, tak jakby nieco. Okej, niszczymy ich, niszczymy. 3x4. Ostrożnie, złoczyńcy są blisko. Nie widzę nic przez to. Obedwał?
Chyba obejrzał porządnie. Okej, 4 na 4, dobrze. Samochód ma jeszcze dużo życia, więc ja sobie zmienię w tym momencie na czarną wdowę. Ponieważ tak... pogramy sobie czarną wdowę, co nam chyba najniższy poziom. Ma drugi poziom dokładnie tak, więc trzeba ją nieco ulepszyć. Dokładnie. I tak myślę, że będzie dosyć mocno to siła wszystko, chociaż się okaże. Powinniśmy misję dać radę wykonać, tak obstawiam. Mogę sobie wziąć jeszcze pójść szybko po motor, ale myślę, że to już nam się... Chociaż wiecie co, mogę wziąć sobie ten motor, będzie zdecydowanie łatwiej. I to na pewno, okej. Więc wsiadamy do niego i tylko zobaczyć trzeba, gdzie jedzie nasza ciężarówka. Ostrożnie! Nasz pojazd stary, czy tylko nie wiem, czy mogę... Czy ja nie niszczę naszego sprzętu. Chyba nie niszczę go. Więc to jest naprawdę mistrzowska broń, te samochody. Nie niszczę wcale, więc elegancko. Sobie tak powalczę nieco chwilę. To jest po prostu... jakieś szkody czy coś. To jest za łatwe po prostu, jak się robi takie rzeczy. Ale nadal sobie tak powiem, jest w sumie fajnie. Jest w sumie fajnie. Nawet i tak nie mamy za dużo ataków dla tych postaci, więc w sumie nie jest źle. Dokładnie, więc pięknie. Jeszcze nie trafiłem w niego, ale no nie mogę trafić, celować tak ładnie. No dawaj, dawaj, dawaj. 3 na 5, co to może znaczyć? Patrzcie, jakie skubance. 5 na 6. Super, nie mam. Okej, gdzie wysiadłem z tego czegoś? Ubiję go zwyczajnie, popatrzcie jak czarna wdowa i chleje. O, ludzie nawet nie mają szans podejść ani nic innego zrobić. Okej, furgonetka ma prawie, no całe życie praktycznie. Więc spokojnie, ciekawe czy ja mam daleko nią po prostu prowadzić, skorzystałem. Okej, 1 na 4 było, 2 na 4 zaraz się pojawi pewnie. Albo i nie, o jest 2 na 4. 3 na 4 nawet i tutaj ostatnie 4 na 4, więc elegancko przytrzymaj. Aha, okej, weźmy sobie te kulkę. Fajnie, że się same zbierają, więc nie trzeba za dużo rzeczy robić. Okej, nie wiem, tutaj jesteś, za mną jedziesz? Mam nadzieję, że tak, ale ty jesteś wolna, furgonetko, naprawdę. Wydaje się, że mam ją zaskoczyć tam do Fury'ego gdzieś. Mi się zaczynało, tak obstawiam, szczerze mówiąc, ale no pewnie jestem oczywiście. Dobra, szybko dawaj, bo tutaj już nie jest bezpiecznie aż tak za bardzo. O ludzie, sam to próbuję to zniszczyć, jeżeli się da, ale chyba się jednak nie da. Dobra, po tamtego dużego zniszczyć szybko. I jest, udało się i już dokonano wyczynu. Zdałem stado manów. Proszę bardzo, wyjdź z tego pojazdu. I dostępna wersja koncepcyjna, elegancko, mi się podoba. I niszczymy ich już na zwyczajny sposób, czyli po prostu swoimi ciosami bardzo mocnymi, bo czarna wdowa, no to jest czarna wdowa, dokładnie tak, nic więcej nie muszę mówić, tak mi się wydaje, więc okej, ostatni nam został do pobrania, kiedy niestety atakuje w naszą furgonetkę, więc proszę ja cię, nie daruję ci tego aż tak bardzo, więc cóż, 6 na 6, elegancko. I cóż, jeszcze kawałek drogi nam chyba został, jeżeli tam eskortujemy do Fury'ego. Tu trzeba przyjechać tędy i potem tam w lewo skręcić za wieżą Stark Tower. A więc cóż, już naprawdę niedaleko, chociaż się okaże, chyba że już tu jest koniec jakiś, tutaj widzę, że żeton ładny czy coś takiego. A, tu mamy tego shopa, więc o fajnie, nie? Okej, więc jak widać pojawili się kolejni przeciwnicy. Dawaj, ich jest tu naprawdę dużo, 6 już działa tylko. Dawaj. Nie wiem, czy jest sens być tak pojedynczo, bo tam jak widzieliście, chyba z trójka ich biła mi aż moją, to uciekł. O, ludzie. Odwrócić uwagę trzeba. 1 na 6, co się dzieje? Czemu ja nie wziąłem tego motora mojego? O, Jaciek, ja przez to przegram, to się naprawdę zdenerwuję nieco. Ale nie, no, powinniśmy lecieć 3 na 8. O Jaciek, to nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale dobrze. Dawaj. Nie mogą mi zjeść ciężarówki, już jestem przy samym kącie, nie mam zamiaru tego powtarzać. Dokładnie. O ludzie, no, nie no, biorę Tora chyba, wezmę sobie chyba Tora szybko i Ironmana mogę wziąć i ksak, o ludzie, nie żyją już, oni już nie żyją, powiadam. Mimo iż ma tylko drugi, powiem jak się to używało, chyba tym. Nie mam pojęcia. Nie mam paska tego jakiegoś tam. Dobra, niszczymy ich szybko. Dawaj. O, ten duży padł. On ma użycia. Biorę Tora. Nie mogę teraz zginąć, Za daleko zaszedłem, żeby teraz... Po prostu zginąć, dokładnie. Oj, popatrzcie, on jest naszym mistrzem.
Todd jest naszym mistrzem. 8 na 15, ale ich dużo. Mam tak mało życia tej żadówki naszej. Dawaj, 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 dawaj. Atak z wyskoku zrobimy sobie. Atak z wyskoku. Dobra, nie za dużo to dało, ale 10 na 15. Nie, 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 nie. Nie bijcie mi ciężarówki. Ty tutaj, nie bij mi jej. Nie bić mi jej. Dobra, szybko. Tutaj jest. Dobra, 4 ostatni tu. 15 na 15 będzie. O ludzie, pojawili się kolejni. No nie wytrzymam tego, nie wytrzymam tych emocji. To już za długo czasu, za dużo czasu się dzieje. Zginie mi zaraz ta ciężarówka, mówię wam, zginie mi. Nie. To dwa ciosy kwestia, kilku ciosów jest. Gdzie on jest? Jest tutaj. Dobra, mamy go na odległości ciężarówki, pięknie. Oby to był ostatni. O ludzie, ale tutaj źle to zrobiłem. Mogłem wziąć ten motor i byłoby po sprawie. Rynek prosty aż taki nie jest, ale chyba się udało. Musiałem wezwać kapitan Marvel do pomocy w przedsięwzięciu. Dzięki na ludzkiej sile, jaką dysponuje i umiejętności szybkiego lotu, świetnie się nadawała, żeby znaleźć i schwytać lodowego olbrzyma w celu przesłuchania. Złe wieści, Fury. Mój informator jest nieprzytomny. Tego tylko brakowało. Pewnie przed nagłą utratą przytomności. Nie opowiedział ci o swoich planach, co? Nie, ale kierował się z kolegami w stronę dzielnicy magazynów, a przy okazji miał przy sobie to. A, no jasne. Co to jest? Nie mam pojęcia. Próbuję zaimponować te cizi. Zabierz to do kryjówki. Przeprowadzimy analizę. Już się robi. Świetnie. Sprawdźmy, jakie informacje przekazał nam sojusznik. Okay. Nie groźny mi teraz żaden wróg. Triumfuję. Więc pięknie, mamy Kapitan Marvel teraz dostępny w placu zabaw. Więc tak, zobaczmy sobie drzewko umiejętności i mamy 3 punkty tylko, więc mam już zakupione to, okej, tu mamy Mjolnir, ulepszenie do ładowania piorunem, ulepszenie ataku dystansowego, to lipa taka, wbicie gwoździa, odparcie, ciężki młot, zobaczmy o co chodzi, seria, przytrzymaj to. Dobra, tutaj mamy uderzenie pioruna. To już patrzyłem, duch specjalny Tora N1 przyszywa do... Kupię sobie to. L czy Ed? Ed1, gdzie jest Ed1? Chwila, bo nie widzę. Tu chyba. Dobra. To jest Ed1? Raz dla ciebie. To Ed2. Co jest Ed1? O, fajnie! To jest nasza umiejętność taka, która wymaga tego paska fioletowego. Czy ona się tak prezentuje, czyli całkiem spoko. A więc tak jeszcze tutaj sobie szybko zapiszemy grę i wam jeszcze coś pokażę, co to miałem pokazać już w sumie dawno, czyli te grafiki koncepcyjne, jak to wygląda. I właśnie zapominałem cały czas, więc tak, tu mamy grę zapisaną, więc sobie teraz wyjdziemy stąd szybko. Tak. Okej, gra się zapisała, tu się przy okazji automatycznie zapisuje. Nie wiem jak to działa, ale ja będę zapisywał za każdym razem, żeby mi te savey nigdzie nie zniknęły. A więc tak, mamy tutaj galerię grafik koncepcyjnych i tak, tu się więcej mamy w tym momencie, no niewiele, bo teraz 2, 3, 4, 5, może z 6, tam gdzieś jeszcze jakaś się kryje. Okej, tu mamy Tora, chyba jest pokazane jak on był, jakoś zaczęli robić, czy jakoś tak, nie wiem, zresztą tu mamy Czarną Wdowę właśnie, tutaj Iron Mana, który leci sobie. Dalej, jakby tu nie było tych napisów, można jakoś da się wyłączyć. To byłoby fajne pod miniaturkę, ale tak myślę, że całkiem fajną zrobiłem. Okej, tu mamy nasz motor, tutaj mamy Iron Mana, tu jest i tyle, aha. Okej, tak to się mniej więcej prezentuje. Kolekcja Disney Infinity, tutaj mamy naszych bohaterów trzech. Nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi procentami, ale no właśnie są. Co one dają jeszcze za bardzo wiem. Bóg piorunów, broni 9 światów, żołcy jest ich. Dzierżąc swój potężny młot Mjolnir, odziany w zbroję miliardy, Tony Stark sprawuje pieczę nad światem. Natasza Romanow, etatowa superagentka tarczy. O ludzie, fajnie. Okej, a proszę, mogę tutaj sobie dalej. Loki był, mamy Kapitan Amerykę, mamy tutaj Hulka, tylko że trzeba je kupić. Nick Fury, o ludzie, patrzcie, tego jest. To sobie mnożycie 50 zł każda, minimum 50 zł, 45 około, nowa, nie mówię o używanych, bo nie wiem ile kosztują, pewnie może nie totalnie, ale pewnie nie ma za bardzo i też pewnie dużo, więc okej, tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 sztuk, tutaj mamy 7, 9, tutaj mamy, o, tu są to jakieś dyski, okej, o, jakieś tam rzeczy, to pewnie są do tego właśnie, no, naszego...
Jak się nazywa? Plac zabaw. Dużo tego wszystkiego. Atak, jakieś okrągłe dyski moc. Mamy w postaci 1-0. Baz Astral, o fajny koleś. O, tu mamy tego. Chudy, dokładnie. Tutaj, o, Jesse. Wszystko fajne. O, jeździ znikąd, proszę bardzo. O, tak wygląda. A, bo to jest ten koleś. Okej, wiem już. Tutaj mamy Hectora Barbosse. O, proszę, tak. Tak, no nieco to wygląda inaczej. O, David Jones, pięknie. Nie wiem, Ralph Demolka nawet, faza. No i cóż, o, tutaj widzę, że mamy Majka z Uniwersytetu Potwornym, no albo Potwornej Spółka, jak kto tam woli. Tutaj jest Ralph Demolka, tu Elza, o, Elza nawet, no tak, Elza jest tam, widziałem. Nieskończony jedziec znikąd, o, nawet i tak jest coś nieskończony, wow. A, bo to jakieś są inne, tak? To są jakieś postacie takie przezroczyste, czy coś w tym stylu. Okej, no nawet mamy nieskończony agent P. Pepe, pan dziobak. Fajne to było. Okej, sześciokątne dyski mocy jakieś... Z tych zwykłych chyba. A, to już jestem od nowa, tak? A może nie. Okej, nie wiem. Tak się mniej więcej prezentuje. Chciałem w sumie zobaczyć... Pokażę wam te grafiki koncepcyjne. Zobaczyliśmy jeszcze kolekcję. Zobaczyć graczy, nie wiem co to jest. Aha, tutaj mam jakieś plato. Aha, to jest takie coś online jakby. Więc okej, jeżeli odcinek wam się spodobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Wpadźcie na fanpage'a. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!